Marek. Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty. Czyta Magdalena Różczka. Dana i Maruś. Pierwsze spotkanie. Moja przyjaciółka Urszula zaprosiła mnie na Sylwestra, na którym oczekiwali Nowego Roku także artyści kabaretu Anawa, a wśród nich Marek Grechuta. To był dokładnie 31 grudnia 1967 roku. Marek pojawił się z panią, a ja z panem. Zapamiętałam, że pan Grechuta nosił śmieszne, wysokie do kostek buty z filcu, zapinane na zamek, co ówcześnie było rzadkością. Zdarzenia przebiegły następująco. Nad ranem każde z nas poszło wraz z partnerem w swoją stronę. Bodaj Marek wyszedł z dziewczyną wcześniej. Zaś mój towarzysz wyraźnie nadużył i musiałam odholować go do mieszkania zlokalizowanego obok mojego akademika. Gdy kolega udał się na spoczynek, podążyłam ku swoim pielerzom. Nagle pojawia się Marek, już odprowadziwszy swoją panią. Scena jak z filmu. Poranek pierwszego dnia nowego roku. Cisza absolutna. Śnieg skrzy się. Ja w futrzanej czapie, niepodobna do panienki wirującej w tańcu w białej sukni. Na Sylwestrze nie zamieniliśmy ani jednego słowa. Było może kilka spojrzeń. Jako dobrze wychowana panienka uśmiechnęłam się do znajomego z Sylwestra. Marek nie za bardzo zaskoczył, iż jestem kimś z jednej wspólnej zabawy. Sytuacja jednakże pana Grechutę zaintrygowała. Później przyznał się, że szczególnie zaciekawił go mój uśmiech i chciał się dowiedzieć, do kogo należy. Więc zaczęły się pierwsze poranne pytania. To ty tu mieszkasz? Odpowiedziałam, że tak. A gdzie? A w tym bloku? A w którym pokoju? A tego nie mogę ci powiedzieć. Na tym się skończyło, więc dobranoc, cześć. Wydaje mi się, że przez chwilę oglądał się za mną. Po czym rozpoczęły się ferie. Po powrocie w drugim semestrze przyszły małżonek rozpoczął poszukiwania przyszłej połowicy, czyli mnie. Radio Z Gold. Gramy zawsze wielkie przeboje.